Cześć, jesteśmy dzisiaj na jednostce Neptun, jest to holownik, mamy praktycznie pełen komplet wędkarzy. Jesteśmy u pana Arka, który nas tutaj wozi. Mógłby pan powiedzieć trzy słowa o tej jednostce? Jest to holownik Neptun, długość 18 metrów, służy do zadań holowniczych, a też jeździmy z wędkarzami. Nowe wyprawy wędkarskie, tak jak dzisiaj. Tak, ile mniej więcej wchodzi tutaj wędkarza, czy się i komplet to jest ile? No powiedzmy tak 20 osób. Dzisiaj jest trochę mniej tam, 17 osób. No tak już, to akurat jest wygoda do łowienia i to tak akurat. Na jakim metrażu przeważnie się tutaj łowi dorsze? Bo tu rozumiem, że to głównie dorsze. To różnie, zależy od pory roku. Dzisiaj akurat teraz jesteśmy na 27 metrach. A możemy i wylądować dzisiaj równie na 70. Tutaj u nas w Bałtyku to bywają takie przypadki, że się łowi powyżej 100 metrów? To znaczy my tak z wędkarzami to raczej nie tak. Do 80 metrów powiedzmy. Do 80. Czy na jednostce jest możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego również, jakby ktoś nie miał na przykład? Tak, można wypożyczyć sprzęt. To jest koszt 20 zł. Właśnie pan Arek nakierowywuje nas na kolejną ławicę dorsza. Mógłby pan powiedzieć, no, na czym polega takie nakierowywanie? To długo trwa? Jak to wygląda? Trzeba po prostu znaleźć na sądzie. Pokaże się ławiczka i później polega cała sprawa na tym, żeby za to najechać, żeby to znaleźć, tak? Odpowiednio wyhamować w odpowiednim momencie, żeby ludzie zdążyli rzucić sprzęt i coś z tego wyciągnąć, tak? Ile ludzie mają czasu od, powiedzmy, sygnału, że mogą zarzucać do czasu, kiedy jest, no, koniec, kiedy już jest po ptakach? No to widać, ławiczka przejdzie na sądzie, już jej nie widać i na wędkach też się nic nie dzieje, no to wtedy szuka się kolejnej i to samo się robi cały czas. Szukasz, znajdujesz, ustawiasz jednostkę na ławicy. Odpowiednio czasami dalej, zależy od dryfu, jaki jest dryf, tak, jaka prędkość dryfu. Bo czasami jak jest mocny dryf, to trzeba stanąć troszeczkę dalej, tak? Bo jak się wyhamuje na ławicy, no to niektórzy nie zdążą rzucić, tak? Już jednostka jest poza. Także na tym ten cały pic polega. Rozumiem, tutaj jest jakieś sonda, tak? Laptop widzę, jakiś dodatkowy ekran. Co to są za rzeczy? Tak, jest echo sonda, pokazuje nam w tej chwili 27 metrów. 27 metrów. No i idziemy z posępem technicznym, także i mapy mamy elektroniczne, tak? Widać jednostkę, w którą stronę jedzie, nasze traki, w których stawaliśmy, jak jechaliśmy i to jest udogodnienie. O, i już na sądzie pokazuje się kolejny zapisek, dwumetrowy ponad. I to jest właśnie zapis dorszowy. I teraz cały spis polega na tym, żeby na tym spróbować stanąć. I żeby, o, wędkarze zdążyli rzucić i, no, żeby coś złowili, tak? Czy tutaj dno Bałtyku ogólnie jest takie dosyć mocno zróżnicowane? Są jakieś góry, doliny, dołki? Tak, tak, są góry, doliny. Tu akurat jesteśmy teraz w dołeczku, bo cały czas mieliśmy głębokość 24 metry, a tu jest taki dołek na 27. I tutaj widać te zapiski krążą, czyli dorsz tutaj akurat w tym dołeczku jest. Czyli rozumiem, że teraz kwestia tylko wyhamować w odpowiednim momencie i daje pan sygnał do zarzucania wędek, tak? Tak, 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 tak. Jeżeli zdąży, jeżeli się nie zagadaliśmy za bardzo, to coś z tego będzie. Dobra, już nic nie przeszkadzam. O, już się pokazuje, nie? Zapisem się pokazuje, także już jesteśmy na tym. O, bo właśnie pan dał przyciskiem sygnał. Wędkarze, tak jak tutaj obserwuję, zarzucają. Wyjdziemy sobie na zewnątrz, powędkujemy, zobaczymy, co można wyciągnąć. Także dziękuję ślicznie za wywiad. Proszę bardzo.